Przez cały grudzień pogoda była dla nas łaskawa i wielu z nas wypatrywało zimy. Styczeń przywitał nas opadami śniegu w całej Polsce, a temperatura znacząco spadła. Pojawiły się pytania, czy jesteśmy przygotowani do zimy i o czym jako mieszkańcy powinniśmy pamiętać. O odśnieżaniu w zasobach łaskiej spółdzielni mieszkaniowej opowiedział prezes Ireneusz Nowakowski. Czekaliśmy na tą zimę bardzo długo i ta zima niestety przyszła. No oczywiście jest to okres taki, my może mniej lubiany przez zarządców, bo wiąże się z pewnymi obowiązkami, na pewno też i kosztownymi, bo to trzeba sobie zdawać sprawę. I te obowiązki trzeba realizować, no bo grożą oczywiście konsekwencje. Ustawowe przepisy wymagają, że jeżeli chodniki miejskie przylegają bezpośrednio do nieruchomości, nie dzieli ich jakiś pas zieleni, tylko są bezpośrednio w granicy, to wtedy też zarządca jest odpowiedzialny za ich utrzymanie. No, dotyczy także, jak mówię, indywidualnych nieruchomości. Jak to się ma do prywatnych właścicieli posesji? Czy to, co się dzieje przed jego ogrodzeniem na chodniku, tak sobie może lekko do tego podchodzić, czy również z tego wynikają jakieś obowiązki? No niestety tutaj ustawa dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości. Zwolnieni są tylko chodniki, gdzie jest tak zwany możliwy płatny postój samochodów, tak to mówi ustawa. Jest to, mówię, przepis krytykowany, natomiast niestety skutki nieprzestrzegania jednak potrafią być przykre. Jakie największe problemy stwarzają mieszkańcy, o czym nie pamiętają? Co utrudnia pracę właśnie w takich momentach, w których ten śnieg pada bardzo intensywnie? To znaczy, trzeba tutaj powiedzieć, że warunki zimowe oczywiście nie zwalniają żadnej z osób o to, żeby zadbać i odpowiednio być przygotowanym, czyli tutaj każdy nie powinno mieć porządne buty i zawsze trzeba uważać, bo tutaj niebezpieczeństwo zawsze może zdarzyć, tu nawet przy najlepszych chęciach i staraniu zarządców. O przygotowaniu do zimy rozmawialiśmy także z przedstawicielem sieradzkiej spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia do zimy przygotowuje się już dużo wcześniej, zaczynamy wrzesień, październik. Startujemy z przetargiem wtedy na odśnieżanie mechaniczne. Wyłaniamy firmę, która po prostu większe odcinki chodników i parkingi zimą nam w razie potrzeby będzie odśnieżała i posypywała, jeżeli oczywiście też jest taka konieczność. Natomiast nasze wewnętrzne, już później kiedy przychodzi sama zima, procedury też obejmują wszelkie, może poza jakimiś większymi klęskami żywiołowymi, sytuacje. Czyli mamy gospodarzy, którzy do godzin porannych, jeżeli w nocy już mamy opady śniegu, do godzin porannych zaczynają odśnieżanie od dojść do klatek, chodniki najbliższe, żeby mieszkańcy mogli swobodnie i bezpiecznie z budynków powychodzić. W tym czasie również też działa, jeżeli zachodzi potrzeba, taka ciężki sprzęt, czyli odśnieżane są parkingi, większe chodniki. I to jest taka pierwsza akcja, na szczęście jeszcze w jakiejś większej skali nie organizowaliśmy jej, ale prawdopodobnie styczeń zmusi nas do tego, żeby właśnie takie odśnieżanie na poważnie uruchomić. My musimy być przygotowani do zimy obojętnie, czy będzie jeden dzień z odśnieżaniem przez cały sezon, czy co drugi dzień trzeba będzie odśnieżać. Spółdzielnia jest przygotowana do tego, jeżeli chodzi o sprzęt i o materiały, żeby taką usługę wykonać. My odpowiadamy za bezpieczeństwo na tych chodnikach, które są nasze, i chodnikach również miejskich, które nie są oddzielone pasem zieleni. No tak dokładnie tam ustawa o utrzymaniu czystości mówi, że takie chodniki są również w opiece, nazwijmy to zimowej, danego zarządcy czy właściciela gruntu.